Telefakty we wtorek, 19 listopada. Dziś powiemy o... Rusza budowa parkingu przy szpitalu. Będzie również przeniesiony przystanek, ten z ulicy Szpitalnej. Promyk nagrodzony za politykę prospołeczną. Ta nagroda dla nas taką nobilitacją i motorem do działania na kolejne lata. W Kunowie dźwigali ciężary. Dopóki będzie jeszcze siła, dopóki człowiek wstanie z łóżka, to trzeba będzie to przyjeżdżać. O potrzebie wybudowania parkingu przy Ostrowieckim Szpitalu mówi się od lat, bo ci, którzy do szpitala przyjeżdżają, dobrze wiedzą, że znalezienie miejsca parkingowego niejednokrotnie zajmuje kilkanaście minut. Jest szansa na to, że jeszcze w tym roku problem zostanie rozwiązany, bowiem od dziś rusza budowa parkingu. Bardzo często zaparkowanie dla kierowcy to zmora. Brak miejsc parkingowych to największy problem, zwłaszcza w miejscach użyteczności publicznej. Jednym z nich jest Ostrowiecki Szpital, jednak już niebawem się to zmieni. W tym tygodniu rozpoczął się długo wyczekiwany remont, właściwie przebudowa parkingu przy szpitalu. Ten remont będzie obejmował, głównym założeniem tego remontu i przebudowy jest przede wszystkim zwiększenie ilości miejsc postojowych oraz zmiana organizacji ruchu w obrębie samego szpitala, ponieważ tutaj chcemy wyjść naprzeciw temu, że za chwilę będziemy otwierali szpitalny oddział ratunkowy i chcieliśmy jeszcze w tym roku tą sytuację uporządkować. Na ten moment miejsc parkingowych przy Ostrowieckim ZOZ-ie jest niespełna 40. Po przebudowie liczba miejsc zwiększy się ponad dwukrotnie, będzie ich dokładnie 101, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Będą to stanowiska w pełni normatywne, o wymiarach 2,5x5 dla niepełnosprawnych, 3,6x60 metra. Zanim jednak nastąpią te udogodnienia, odwiedzający Ostrowiecki Szpital będą musieli zmierzyć się z tymczasową zmianą organizacji ruchu przy lecznicy. To takie największa zmiana dotyczy zmiany organizacji ruchu na ulicy Szymanowskiego. Od ronda ulicy Długiej, Piaski i Grabowieckiej do skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Ten odcinek ulicy Szymanowskiego będzie posiadał jeden kierunek w kierunku szpitala. Od ronda do skrzyżowania ulicy Szymanowskiego kierunek będzie się odbywał właśnie w stronę szpitala z możliwością parkowania pojazdów wzdłuż całej jezdni. Od ronda do skrzyżowania będą mogły parkować pojazdy, ponieważ ten parking istniejący będzie całkowity, zamknięty ze względu na technologię wykonania robót. Bez zakłóceń będzie się odbywał jedynie ruch karetek. Będą zmiany także dla mieszkańców podróżujących komunikacją miejską. Będzie również przeniesiony przystanek, ten z ulicy Szpitalnej. Właściwie on był w ulicy Szymanowskiego, dla wsiadających i wysiadających będzie przeniesiony na ulicę Szpitalną, więc tak naprawdę będzie jeszcze bliżej dla osób odwiedzających do budynku, do wejścia głównego, więc to udogodnienie tutaj będzie minimalne. Środki finansowe na tą bardzo potrzebną inwestycję w całości pochodzą z budżetu starostwa powiatowego. Tutaj mamy sporo oszczędności, ponieważ też przetarg został ogłoszony w takim dogodnym momencie. Zakładaliśmy na to zadanie kwotę w wysokości 460 tysięcy i ostatecznie po przetargu ta kwota jest 327 tysięcy. Zmiana organizacji ruchu przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i zakończenie robót planowane jest na 9 grudnia tego roku. Pacjenci odwiedzający muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć z utrudnieniami, podobnie jak ci, którzy będą w rejonie ulicy Głogowskiego. Ta ulica od jutra zostanie wyłączona z ruchu, a prace tam trwają już dziś. Dzisiaj już rozpoczęły się prace tutaj przy ulicy Głogowskiego, związane z remontem nawierzchni jezdni i chodników. Jak w tej chwili widać, rozbierana jest właśnie nawierzchnia chodnika od strony urzędu, budynku. Natomiast od jutra już ten odcinek, przy którym właśnie stoimy, zlokalizowany od wjazdu na dolny parking do ulicy Sienieńskiej, będzie całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego, ponieważ no, będziemy musieli dokonać rozbiórki nawierzchni, wyremontowania kanału deszczowego, potem odtworzenia tego wszystkiego, także to będzie wymagało niestety zamknięcia dla ruchu tego odcinka drogi. Natomiast ta górna część, czyli od Wardyńskiego do tego wjazdu, będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy po to, żeby umożliwić osobom korzystającym z parkingu tego dolnego możliwość dojazdu i wyjazdu, jak również mieszkańcom tych tutaj budynków, które widzimy po mojej lewej stronie.
Prace remontowe, a tym samym utrudnienia w ruchu na ulicy Głogowskiego potrwają do początku grudnia 2019 roku. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania zostanie wykonany remont ulicy Sienieńskiej i ulicy Okulnej. Prace rozpoczną się wiosną 2020 roku. Wartość tej inwestycji to 4 439 000 zł. Inwestycje, remonty i budowy w powiecie ostrowieckim trwają. Starostwo powiatowe rozstrzygnęło przetarg na remont 6 dróg, które zostały uwzględnione w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Szczegółowe informacje przedstawimy już wkrótce, a dziś w programie Espresso wójt Hubert Żądło mówi o inwestycjach w Bałtowie. Na sam początek miałem taką ciężką przeszkodę, że to zdarzenie się z rzeczywistością, że muszę to przebrnąć pomimo różnych jeszcze niedogodności i utrudnień ze strony pracy samego samorządu. Mówię tu o Radzie, bo Rada mi w tym nie pomagała, a wręcz utrudniała i niejednokrotnie torpedowała moje działania. Ale udało się konsekwentnie i rozliczyć kanalizację, i boisko, i szkołę również z wykonawcą dojść do porozumienia i wykonawca nadrobił wszelkie te uchybienia, które stwierdziłem, te pozalewane ściany, zagrzybione, naprawił dach, udało się dopchnąć do końca tą inwestycję. W piątek 15 listopada w Kielcach odbyła się gala ekonomii społecznej, a wśród laureatów znalazła się Fundacja Anielskie Skrzydła oraz Ostrowiecka Szkoła Zarządzania. Dziś rozmawialiśmy z Bożeną Młynek. Samorządowcy, przedstawiciele biznesu i członkowie fundacji to spośród nich Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wybrał liderów ekonomii społecznej. W kategorii biznes prospołeczny tytuł lidera otrzymała Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Istniejemy na rynku od 26 lat i tym bardziej jest ta nagroda dla nas taką nobilitacją i motorem do działania na kolejne lata. Nie spodziewaliśmy się, jechaliśmy właśnie na tą galę zobaczyć, jak to wszystko wygląda, a kiedy właśnie wezwali naszą panią dyrektor na scenę, to naprawdę serce rośnie. Duma i satysfakcja jest o tyle rozpierająca, że tę nagrodę ostrowiecka placówka otrzymała po raz pierwszy. Działania Szkoły Zarządzania od 1993 roku, czyli od momentu powstania, zmieniły się i poszerzyły swój zakres. My realizowaliśmy szkolenia, projekty różnego rodzaju na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem, na rzecz młodzieży, a ostatnio właśnie na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. I to dziś jest głównym zadaniem placówki, która od 2016 roku współpracuje z powstałym rok wcześniej przedszkolem specjalnym. Z każdym rokiem działalność się powiększała. 2 lata temu powstała Fundacja Promyk, która prowadzi ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy i szkołę podstawową specjalną Promyk. Jesteśmy dumni z tych naszych, zwłaszcza ostatnich działań, tak, ponieważ one właśnie pracują, tu stwarzamy warunki dzieciom z niepełnosprawnościami do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju, więc jest to dla nas naprawdę duma, zwłaszcza, że możemy się właśnie szczycić takim laurami. Tytuł lidera ekonomii społecznej trafia na ręce tych, którzy każdego dnia wspierają osoby potrzebujące pomocy. I jak podkreśla dyrektor Bożena Młynek, działamy dla ludzi, myśląc o ludziach. Ważne jest to, że my te wszystkie świadczenia robimy bezpłatnie, że rodzice nie ponoszą żadnych kosztów, bo oni i tak ponoszą masę kosztów na to, aby leczyć swoje dzieci, więc przynajmniej cieszymy się, że my możemy w taki sposób wesprzeć te rodziny. To dobro człowieka jest u nas najważniejsze, właśnie dobro tego najmłodszego człowieka, bo jest to nie dość, że malutki człowiek, to jest dziecko z niepełnosprawnością. Ten sprzęt, który pani dyrektor inwestuje w naszą placówkę i to jest naprawdę bardzo specjalistyczne, żeby wszyscy terapeuci mieli jak pracować z dziećmi właśnie z niepełnosprawnościami. Dzisiejszy sukces to efekt wieloletniej współpracy wszystkich zaangażowanych w prawidłowe funkcjonowanie szkoły zarządzania. Ta współpraca pokazała, że chcieć to móc, a niesiona wokół pomoc w środowisku dzieci niepełnosprawnych została doceniona, dając motywację do dalszego działania. Promyk stawia na politykę prospołeczną i edukację taką mniej tradycyjną i mniej popularną. Ostatnio na przykład odbyły się warsztaty z garncarstwa. Po zabawie z dynią przyszedł czas na lepienie z gliny, czyli wałkowanie, ugniatanie i tworzenie glinianych przedmiotów. Pobudzamy wszystkie zmysły. Chcemy, aby budować tą kreatywność każdego dziecka, bo tak naprawdę nie wiemy, jakich artystów małych tutaj mamy jeszcze, tak? Także różne dzieła na pewno powstaną i dzieci na pewno będą się bardzo dobrze bawić.
Dzieci w taki sposób ćwiczą nad swoją wytrwałością, nad cierpliwością, tak? A efekt końcowy później coś z tego powstanie, prawda? Więc dzieci są zadowolone, szczęśliwe. A jak dzieci szczęśliwe, to i rodzice, prawda? Gliniane warsztaty zostały zrealizowane w ramach działań Zespołu do spraw organizowania społeczności lokalnej, który tworzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projekt Akcja Aktywizacja zakłada pobudzanie społecznej aktywności uczestników, jak również ich otoczenia. Tak naprawdę organizowanie społeczności lokalnej dopiero w tym roku jest pierwszy raz na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, więc to jest pierwsza inicjatywa dla dzieci niepełnosprawnych, na pewno nie ostatnia. Integracja, na pewno wzmocnienie zdolności manualnych, na pewno współpraca dorosłych z dziećmi. Przede wszystkim radość tych dzieci i że mogą zrobić coś innego, coś nowego, no i mogą się pokazać. Organizatorzy społeczności lokalnej wraz z opiekunami dzieci prowadzili warsztaty, ale głównymi inicjatorami przedsięwzięcia byli rodzice. Mój syn uczęszcza tutaj do przedszkola od maja i jestem bardzo zadowolona, że tutaj chodzi, rozwija się. Z chęcią chciałam wziąć udział w tym, żeby moje dziecko także również miało możliwość takiej zabawy, tak? Bo to przez zabawę tak naprawdę dzieci się uczą. Dwudniowe warsztaty zakończyło zdobienie i malowanie stworzonych przez promyków przedmiotów z gliny. Podopieczni szkoły i przedszkola wykazali się niezwykłą kreatywnością, ale też wytrwałością. Każdy promyk zabrał do domu unikatowy, gliniany przedmiot. W Telefaktach czas na sport. W sobotę w Kunowie z naszą kamerą podglądaliśmy 21. Puchar Gór Świętokrzyskich w podnoszeniu ciężarów. Andrzej Lulek ma 71 lat, jest lekarzem ortopedą, nadal pracującym zawodowo. Mimo to znajduje czas i siłę na realizowanie swojej pasji, jaką jest podnoszenie ciężarów. Dobry sport, bo to jest przede wszystkim sport jest bezkontaktowy, nie trzeba z nikim się mocować, nie trzeba tam jakichś tam wyjątkowych zdolności takich jak w sportach zespołowych i to jest dobre, bo indywidualnie można też trenować. Pan Andrzej trenuje regularnie, przynajmniej 3 razy w tygodniu, między innymi po to, aby brać udział w zawodach. W Pucharze Gór Świętokrzyskich podnoszeniu ciężarów organizowanym w Kunowie startuje od pierwszej edycji i jest najstarszym zawodnikiem Pucharu. Dopóki będzie jeszcze siła, dopóki człowiek wstanie z łóżka, to trzeba będzie to przyjeżdżać. Ten sport cieszy się zainteresowaniem także wśród dzieci i młodzieży. Mateusz jest zawodnikiem klubu Gryf Kunów. Chce trenować, bo jak mówi, podnoszenie ciężarów to dla niego także rekreacja. Ma również swoje osiągnięcia. 20 rwaniu i 30 podrzucie. Podnoszenie ciężarów nie jest straszne także kobietom. Pociągnęło mnie to na WF-ie. Trenerka była moją WF-istką. I tak jakoś się zaczęło. Pokochałam ten sport. Małgorzata trenuje już od 3 lat i nie zamierza przestawać. Na swoim koncie ma wiele tytułów i osiągnięć. Mam brązowy medal z Mistrzostw Europy i 5 razy jestem mistrzynią Polski. Puchar Gór Świętokrzyskich cieszy się dużym zainteresowaniem. Każda edycja jest wyjątkowa. Kunów odwiedzają zawodnicy z wielu polskich miast. Zawody mają renomę wśród klubów. Akurat z Muszyny to jest województwo małopolskie, z podkarpackiego są z Wielkopolski, są z Częstochowy. Także no i od nas tu Końskie, Skarżysko, Starachowice, no i my. Także jest tu trochę ludzi. W Kunowie na co dzień działa klub Gryf Kunów, który trenuje młodych adeptów w podnoszeniu ciężarów. Dla trenerów i zawodników to dużo ciężkiej pracy i poświęceń. Bo to jest to jakieś przeżycie, a tym bardziej trener może bardziej przeżywa jak zawodnik, bo zawodnik to się wyżyje na pomoście, a trener z boku cierpi z tego tytułu, czy spali, czy nie spali, czy zrobi wynik, czy nie zrobi, jak wystartuje, no to także odpowiedzialność jest dużo większa jak na zawodnik, bo zawodnik to różnie to bywa. Jeden przeżywa mocniej, drugi słabiej. Bywają tacy, że specjalnie się nie przejmują. Także różnie to bywa. 21. Puchar Gór Świętokrzyskich w Kunowie za nami. Jak zapowiadają organizatorzy, to nie ostatnia edycja, a zawodnicy ćwiczą przed kolejnymi sportowymi zmaganiami.
Jutro dzieci i młodzież mają okazję poznać bliżej siatkarską mistrzynię Małgorzatę Glinkę. Event rozpocznie się o 12:30 w zespole szkół nr 2, a po południu Małgorzata Glinka weźmie udział w treningu z młodzieżą z Akademii Volley Stars, która jest organizatorem całego wydarzenia. Grę ostrowieckich siatkarek będziemy mogli obserwować jutro w hali KSZO przy Świętokrzyskiej. KSZO Ostrowiec będzie podejmował drużynę z Krosna. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. To ostatnia informacja, jaką dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Telefakty jutro, jak zawsze o 17:30. Za chwilę pogoda. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 6 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 11 km na godzinę, ciśnienie 1022 hektopaskale. Jutro temperatura 11 stopni Celsjusza, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1016 hektopaskali, biometr obojętny. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.